Cześć, jest dzisiaj środa, godzina 16 z hakiem i w odniesieniu do dzisiejszego dnia to wczoraj, zależy kiedy to oglądacie, powiedziałam wam, że szykuję dla was petardę i że jak już będziecie oglądać tego następnego vloga, czyli tego, to ta petarda już będzie. Znowu mi tu, Krzysiek mi znowu kopci, wiecie? Tak poleciał, tak wtedy. Zawsze tak leci. No właśnie nie wiem czemu, tak przyciąga. Ale dobra, bo ja to teraz ważne informacje podaję światu. Tylko muszę tak podawać, żeby mnie auto nie... Właśnie parę minut temu na naszym nowym kanale, który nazywa się Baba i Dziad Podcast UK, pojawił się pierwszy film. Chodziliśmy z tym pomysłem parę miesięcy. Raz myśleliśmy, że to zrobimy, raz myśleliśmy, że tego nie zrobimy, raz się pokłóciliśmy, raz się pogodziliśmy, stwierdziliśmy, robimy kanał. No i jest. Zrobione, zmontowane, opublikowane. Więc zapraszamy. Ja wam podam oczywiście link tutaj pod spodem, na końcu pojawi się oczywiście odnośnik do naszego kanału. Panowie się w radiowozie śmiali z nas, policjantowie, no. Tam są. Podam wam oczywiście wszystkie odnośniki do kanału. Zapraszam do uczestniczenia z nami w tej podróży. Przeczytajcie, o czym jest ten kanał, co tam się ma dziać. Tam są wszystkie informacje na kanale. Nie będę się tutaj powielać, powtarzać. Zerknijcie tam. No i co? No i przygoda się rozpoczyna. Jak już nazwa wskazuje kanału, że podcast UK, no to będziemy poruszać tematykę życia w UK. Będziemy dyskutować takim luźnym spojrzeniem, naszym subiektywnym całkowicie. To nie są jakieś wykłady naukowe na temat życia w Wielkiej Brytanii. Nie, to ma być luźne. Idziemy pod górę. I co nie jeszcze? Mało. No nie małą górę, nie. 15 metrów. I prosimy was o lajki, o dyskusje pod filmami, właśnie komentarze. Oczywiście pamiętajmy o kulturze wypowiedzi, bo czasami będą się pojawiały tematy bardziej kontrowersyjne niż na moim kanale, bo mój kanał tutaj jest taki bardziej lajtowy. A tam już będziemy poruszać kwestie społeczne. A ja! Oczywiście cały czas z luźnym takim spojrzeniem, ale jednak kwestie społeczne. Aj! Się zgubiłam. Coś jeszcze chciałam o czymś powiedzieć. Aha! I tak swoją drogą, to ten pomysł pojawił się dawno w mojej głowie. I jakoś właśnie od jakiegoś czasu dłuższego pojawiały się też głosy, nagrywajcie częściej z Krzyśkiem, bo Krzysiek jak się pojawił u mnie na kanale, tak bardziej, wiecie, bardziej w zaangażowanej formie, to miałam takie komentarze i zapytania, a może byście coś razem, nagrali? No to proszę bardzo, jest. No ale ja średnio lubię, no. Krzysiek średnio lubi, ale... Ja jestem przyzwyczajony, nie wiem co mam gadać. Rozkręcisz się. Wiesz, ja jestem wygadana, więc tak naprawdę... No... Nie no, są tematy do obgadania, jest ich pełno, bo codziennie obserwujemy nowe, ciekawe rzeczy tutaj w naszym życiu i tym się chcemy z wami dzielić. Dobra, kończę, bo już się zmachałam. Idziemy po dzieci do szkoły. Cześć, mamy poniedziałek. Jaki jest dzień tygodnia? 18? Dzień tygodnia. Dzień miesiąca, słońce mi przygrzało. Zobaczcie, jakie mam piękne słoneczko. I z tej właśnie okazji idziemy z Krzyśkiem na spacer do Gateshead, do parku. Idziemy do Saltwell Park. Nie wiem, on tam coś chce sobie porobić. Co ty chcesz tam porobić? Angielskiego pouczyć, czy co to miało być? No, Krzysiek będzie uczył się angielskiego, a ja wam coś opowiem, ale to już na miejscu jak będziemy, a załączyłam. Co mam tu pokazać? Konik tu chyba sobie spacerował. Bo wy wiecie, że u nas dużo koników. Ale chcę wam opowiedzieć teraz historię, jaka się przydarzyła. Nie wiem, czy wiecie, czy nie, ale ja się boję psów.
I jakiś mam taki, nie wiem od kiedy, bo kiedyś się nie bałam, ale od jakiegoś czasu, no, boję się psów. A szczególnie jak biegałam, to miałam przeogromny problem, bo biegałam w miejscach takich, gdzie dużo ludzi z psami spacerowało. No a teraz byliśmy pod Aniołem, tam. I wiecie, idę sobie, no i idzie sobie taki piesek, taki Doberman. Tak patrzę na niego, ale ma ładną sierść, ale mu się ładnie błyszczy, śliczny piesek, naprawdę. W międzyczasie jakiś samochód jechał, a my mieliśmy przechodzić przez ulicę, to jeszcze Krzyśka przed autem uratowałam, go złapałam za rękę, żeby się cofnął. Nie trzeba było mnie nic ratować. Krzyk mówi, że nie trzeba było ratować. No ale wiecie, idziecie i po prostu tak cofiecie kogoś, żeby tam, no. Ale niech będzie życie mi uratowało. No. No i wiecie, no i wróciłam wzrokiem do tego pieska, patrzę sobie na niego, ale fajny, koło niego pan sobie szedł i tak olśniło mnie. Przypomniało mi się, że ja przecież boję się psów. Takie proste. Co? No, ten ta. I ja do Krzyśka, ty, czemu ja się tego psa nie boję, bo on szedł bez smyczy, koło pana, przed nami, koło nas. I ja tak do Krzyśka, czemu ja się nie boję tego psa? Przecież ja się psów boję. Ja tak idę koło niego, razem idziemy, po prostu się zawiesiłam na tym, jaki ten piesek jest fajny i sobie w pewnym momencie przypomniałam, że się boję psów. Ale widzicie, można się nie bać psów, jak się o tym zapomni. A następnego jakiegoś dużego zobaczę, to pewnie już będę pamiętać. Ale fajne było doświadczenie, tak? I chciałam się z wami tym doświadczeniem podzielić. No i odezwę się do was. Jeżeli się nic po drodze ciekawego nie wydarzy, no to odezwę się do was z parku. Zawsze jak koło tego przechodziliśmy, to byliśmy albo z dziećmi, albo nie mieliśmy czasu. No wiem, że tir jedzie. Pojechał. Albo zawsze z autobusu widziałam to coś. Ten tu Emaus to jest jakiś lumpek, jakiś charity shop. No i teraz idziemy i mówię, Krzysiek, mamy okazję, wejdźmy tam. I teraz czekamy, żeby przejść przez ulicę, ale... Ale jeżdżą. Czekaj, teraz! No to dotarliśmy do parku i ja nie wiem, czy ja wam Saldwell w ogóle kiedykolwiek pokazywałam. Bo my tu byliśmy wiele razy, ale ja, wiesz co, Krzysiek, już dawno tu nie byliśmy. Ale co, od 2 lat byśmy nie byli? Przecież ja już 2 lata vloga prowadzę, więc... Ale zobaczcie, jak jest pięknie. To jest tylko jedna część parku, bo tam już dalej, zobaczcie. Jest zameczek. Zobaczcie, wiewiórki biegają. Przyznaj się, Krzysztof. Znaczy, stań. O, czekaj, gdzie ona poleciała? No, czekaj, ale z drugiej strony to nie widzę. A, przeczmychnęła, jak zawsze. Jak zawsze, jak wam chcę pokazać wiewiórki. Zaraz będą biegać na ziemi. Dobra, mamy tą wiewiórę. Przybliżę wam. Tu widzicie? No, za bardzo rozpikselowane. No ale siedzi sobie, a to jest bardzo dużo tych wiewiórek. Nawet kiedyś były tutaj, co to ktoś fistaszki porozrzucał kiedyś, nie? I my te wiewiórki tymi fistaszkami im rzucaliśmy. I one sobie tak jadły, w ogóle się nie bały. O! A. Dobra, o nie, wspina się, możecie ją widzieć. No, jest ich tu bardzo, bardzo dużo. Tutaj mamy Tyne Bridge. Tylko malutki. Jest właśnie fajne, nie? No. Ten człowiek w domu mnie wkurza, ale na spacery z nim lubię chodzić. A to jest wejście do restauracji. Ale my jesteśmy najedzeni. Dlatego idziemy tu.
są takie wieżyczki, nie? Tak, tu są wieżyczki. Zobaczcie, jaka wiosna. O, wejście na wieżyczkę. Tutaj kolejny zaułek parku. A tam dalej, tam są te zwierzątka, te pawie i tak dalej, nie? Tak. Jest jeszcze park cały taki, taka alejka róż, nie? I tam jest labirynt, nie? No, labirynt właśnie, a labirynt jest... Tam też zaraz będzie. No chyba tak. A tu też jest bardzo fajny taki kompleks ogródków. O, to jest bardzo ładnie zawsze też. Kurczę, tam cały ten park jest bardzo ładny. O, tutaj jakieś takie leśne alejki. Proszę? Te wiewiórki wtedy z chłopakami wyglądali. Tak, tamte wiewiórki karmiliśmy tymi... Chodź, zaraz papugi pokażesz. Papugi pokażę. Wiosna. Ludzie na ławeczce. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. No, karmią gołębie ci państwo. Mówiłam, że się nie boją. Gdzie ona? Ona jest tu za krzaczkiem. O tu jest, patrz. Jest wiewióra. Jaka słodka. One mają takie fajne miny zawsze. A tu są te szare wiewiórki, nie? Aha. Pobiegła sobie. No zobaczcie, pełno ludzi, one wśród tych ludzi sobie biegają. O, tam kolejne miejsce do spacerowania. No jest tu co robić. Dzień to za ma... No. Siedzeniem, odpoczywaniem i ten... No to dzień za mało. To dzień można posiedzieć cały, no. No. O, i tutaj są... Czy tutaj mamy jakiegoś mieszkańca? Nie, było pusto. Pusto, no, faktycznie. Tutaj są pawie. O, patrz, otworzone jest. O, jest paw. A wy wiecie, że ja uwielbiam pawie, nie? Aleksandra Pawo nie wzięło się z niczego. Ale tych kółek nie ma na tych, widzisz? Oczek. Chodź tam z bliska pokażę. Dobra, pokażę z bliska. Pokaż się pani pawicą. O, jest, patrz, widać. Patrz, jakie ma koła. Koła, oczka. Ale się pan puszy. Wow. Kurczę, ale to robi wrażenie, nie? Jest pokaz siły i dominacji. Pięknie. Tej się ci podoba ten pan. No, tej co przed nim stoi. Przed chwilą za... No, trzepie tymi skrzydłami. No, tymi piórami. Tak, wiem, ja tak robię. No i tyłem się do nas. Cześć, Bąbel. Cześć, Bąbel mu powie. O, widzisz, powiedziałeś do niego, Bąbel i się obraził i się odwrócił do nas tyłem. Cooperem. Kuprem. A tu pawica szaleje. O tą miskę tutaj zahaczyła czerwoną. No panie, odwróć się. Moi widzowie też chcą zobaczyć, jaki jesteś piękny. O, papugi pokażę. Tam jest aras. Muzyka im tu gra. Cześć. O, tu siedzi, patrz na górze, patrzcie. Czekaj, ciężko. Nie złapię. Próbuję wam pokazać papugę, ale te żertki. Czekaj. O! Dobra, nie waszy. Zrezygnowałeś.
I tam takie małe ptaszeczki też sobie, papuszki sobie skaczą. A tam chyba nic nie ma. Czy jest? A jest, tak. Siedzi tu. Tak Krzysiek ze zwierzętami rozmawia. Ona dosłownie cię naśladuje. Co ty jej powiesz, to ona ci odpowiada tak samo. No powiedzmy. Prawie było. Boże, ale fajny zwierz. Patrz, nic nie widzę, ty. Gdzie jestem? A tu jest. Dobra. Idziemy dalej? No. Jest pan Paw. Co, wyluzowałeś się? Ale jesteś ładny. Ciągniesz mi w palucha? Zostaw go. Ciągnij mi w palucha. Dziabnij go. No, jaki smaczny kąsek. Dziabnij go, może się nauczy respektu do zwierząt. Za jakiś smaczny kąsek. No widzisz, znowu go uraziłeś. Bo ci zabiorę pióro. A mógłby zgubić jakieś tutaj i... No. Nie, nie mogłabym wziąć. Pewnie. Dobra, idziemy dalej? No, idziemy dalej. Papa wie. To chyba kury zapobiegają. O, a mi się tak ten budyneczek podoba. No taką... A tam jest taka chałupeczka. A tutaj są, o, a to są samochody z Cancilu. Bo to jest zarządzane przez Cancil. Wiecie, co jest super? Że tutaj wejście do takich parków, korzystanie z różnych atrakcji jest najczęściej darmowe i naprawdę i wiele atrakcji wokół domu, gdzie byś nie mieszkał w Anglii, po prostu jest tego pełno, nie? My się tutaj zachwycamy, że mieszkamy w najpiękniejszym miejscu chyba w Anglii, abyśmy zamieszkali gdzie indziej, to też byśmy się zachwycali, nie? Dobra, idziemy gdzieś dalej. Tu jeszcze wam coś pokażę z tej strony. Krzysztof kopci. Tam jest kolejna alejka. O, i tak jak Krzysiek mówi, nie wiem czy słyszeliście, tu mamy Rose Garden. Może pokażę, jakie ruchy mamy. Okej, pokażemy. Ja tam nie wiem, nie znam się na tym. No, ale są ludzie, którzy tylko na to spojrzą i od razu wiedzą, o co kaman, nie? No, tak. Nie ma sezonu, widzisz, coś tam robią. Tak, to przygotowania trwają. Wiosna przyszła i pierwsze dni ciepła i już po prostu prace ruszyły. Zobaczcie, to wszystko po to, żebyśmy my mogli później podziwiać. Tyle pracy jest w to wkładane. Pozdrawiamy panów, którzy tu teraz pracują. Nie wiem, czy mówiłam, ale jakby ktoś pytał, gdzie są dzieci, to dzieci są w szkole teraz. I to są dzisiaj do 4:30, nie? No, dlatego mamy dużo czasu. Więc stwierdziliśmy, że piękna pogoda, to się przejdziemy. No i się przeszliśmy. No, kolejna część parku. Tutaj jest plac zabaw, bardzo fajny, zresztą nasze dzieci korzystały, były zadowolone.
Kolejny plac zabaw. O i proszę bardzo, co my tam daleko mamy? Jeziorko mamy. Lody. No, lody. 2 funty kosztuje to kolejka. Kolejka trzeba ciuć, a tutaj przejeździ naokoło jeziorka. Krzysiek, ciówcia jeździ w Sunderlandzie. Nie, jeździ w South Shields. Mówię ci, że jeździ. Jeździ, jeździ tu coś? Tak. Aha. Okej, okay, no dobra, wierzę ci. Aha, ale że nie tu ma torów. 50 jednak. Aha, no ale to w tym w South Shields są tory, a tu jest taki. Na kółkach. Z wagonikami. No i tutaj mamy takie jeziorko. A tam dawno, dawno temu nagrywałam. Tam daleko są takie ławeczki zielone, tam daleko, daleko, daleko. Pamiętasz, zima była i nagrywałam do mojej ochrony środowiska naturalnego film? Przedświąteczny, jak należy się ekologicznie zachować tak, podczas po świąt. Targali, wszystko, wszystko. Ale fajnie było. Film fajny wyszedł. No bo dawno, dawno temu, w 2019 roku. W 19? Kiedy ja tu przyleciałam? W 19, tak! Coś gdzieś leci? Mewa. No, a jeszcze wam pokażę. Tam za tamtą trawą jest kolejna długa, 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 długa alejka. No naprawdę, park jest bardzo duży. A tu jest najmniej znana przeze mnie część parku, bo tam. Rzadko. Tu co jest? Sadzonki jakieś czy są? No, drzeweczka posadzone. Co tu pisze? A te drzewa są świetne, te drzewa są świetne. Krzysiek. Zobaczcie. A tu mamy boisko. Jabłonki to są. Wybieg drapsów. O, już mi godzina nagrywania została. A takie ptaszki tutaj występują. Zaraz się wynurzy może. A ten mały brązowy. Mały brązowy. Nie wiem, który to. A, kut. Aha. Nie, to jest to. A ten czarny. Kuty, tak. Te kuty są z białymi. Takimi. To jest to. To jest to? Tak. A jeszcze właśnie Amadeusz zawsze się cieszy do tych kutów. Zawsze gada, o kut płynie. Ale tak śmiesznie. O, skakują. Złapałam je. I one tam długo pod tą wodą siedzą. Długo, no. O, wynurzył się. Pan i czy pani. Nie? Pan i pani. Mhm, tak, pan i pani, no. O! I skaczą. Jest ten kut. Wskoczy czy nie wskoczy do tej wody? Zanurkuje? Zobaczymy, czy jak cię wystarczy, rzucić telefon do środka. Mamy niezapominajki. Nie, nie, to nie są niezapominajki. Z daleka wyglądały jak niezapominajki. Patrz, Krzysiek, tam jest kolejna dróżka. Widzisz? Krzysiek szuka czegoś. Aha, już znalazłeś. Dobra, Krzysztof znalazł miejsce, w które chciał przyjść. O, jak fajnie. A nie wiem, czy tu też nie byliśmy z dzieciakami wtedy. Nie było tu? Ale tu jest, no, tu jest świetnie. Tak, łaziliśmy tu. A gdzie chcesz iść konkretnie? Tam? Nic, nie chcę, nie chcę.
bo gdzieś jeszcze musimy usiąść, wiesz? No właśnie, nie byłam pewna. Coś tam dopływał. Ale super tu jest, patrz. No widać, że miejsce romantyczne. Komuś się po prostu romantyzm udzielił, czy... Nie wiem, czy to powinnam pokazywać na vlogu, takie rzeczy. To co? Przyroda. Pani zajęła ławkę, no. A może jest jeszcze ławka gdzieś tu jedna? A pan jedzie i chyba też nagrywa, jak jedzie na rowerze. Ale domeczek! Muszę zdjęcie strzelić. Sezon na czosnek niedźwiedzi uważam za otwarty, a tak się składa, że dzisiaj gdzieś na Facebooku ktoś właśnie wrzucił zdjęcie dużej ilości czosnku. Ja ledwo się wychyliłam z domu i także trafiłam na czosnek. Ale tu jest pięknie. A ten domeczek jest jest przefantastyczny. Tam pełno wiewiórek biega, pełno. Idziemy, aha, to idziemy na tą ławkę, okej. Okay. Bo chcieliśmy, ale tam była taka fajna ławka. Tam, gdzie byliśmy przed chwilą, była taka fajna ławka, tam, gdzie był ten taki strumyczek, ale pani siedziała i kwiatki malowała sobie. No to nie chcieliśmy jej przeszkadzać, zresztą nie mielibyśmy tam i tak gdzie usiąść. Więc szukamy swojego miejsca. No. To też jest ładnie. Zobaczcie, jak pięknie jest. Też płynie sobie strumyczek. Czy go widać? Widać. I to jest nasza ławka. Z wiewiórką. Gdzie ona siedzi? Tu się... O! Chodź, dam ci coś. A co jej dasz? Masz coś? Nie mam orzeszka. Jest przyjaźń. Ona myśli, że chcesz jej dać coś do jedzenia. No dałbym jej, ale nie mam co, a tu już za fistaszki leżą. A widziałaś, jak blisko przyszła? Widziałam. Nie ma całego fistaszka, tak to bym dał, bo są poobierane, widzisz? No, już wyjedzone. Ale jak blisko przyszła, nie? Bardzo blisko. Aż mnie trochę zaskoczyła. Tam też biegają. Jedna na drugiej. No jak widzicie, one się jakoś szczególnie nie boją. No ale jak się mają bać, jak to tyle ludzi chodzi i je karmi. A tam kosiarka za tym. To tam, gdzie pracowali nad ogrodami, to tam kosiarki idą w ruch. Wróciła, przypozowała mi do zdjęć. Ona jest słodka, Krzysiek. A tam masz następną za sobą. Krzysiek? W lewo się spójrz. Dobra, znalazłam jakieś takie miejsce, gdzie wam opowiem to, co chcę wam opowiedzieć. A chcę wam opowiedzieć, jakie są wrażenia po pierwszym odcinku na naszym nowym kanale Baba i Dziad. No słuchajcie, to było tak, że opublikowaliśmy ten odcinek i mieliśmy bardzo dużo wyświetleń pierwszego dnia, bo myślę, że dużo dobrej roboty zrobiło to, że przez
dwa dni przed opublikowaniem poinformowałam Instagram, poinformowałam YouTube'a, poinformowałam Facebooka, poinformowałam i bardzo dużo naszych znajomych chyba trafiło na tę treść dzięki temu i mieliśmy naprawdę, te wyświetlenia rosły tak szybko, że już po pierwszym dniu mieliśmy ponad 100 wyświetleń, coś takiego, jakieś 120, ale nagle po południu drugiego dnia patrzę, mówię, Krzysiek, mamy tylko 20 parę wyświetleń, co się dzieje? One po prostu spadły. Gdzieś znalazłam informację w internecie, że tak się dzieje, kiedy YouTube, algorytm i tak dalej podejrzewa, że te wyświetlenia były sztucznie nabite, to znaczy, że one się pojawiły tylko dlatego, żeby się pojawić. Wiecie, o co chodzi? Że ludzie wchodzili tylko po to, żeby nabijać wyświetlenia, a nie, że ich treści interesowały. Takie troszeczkę to jest, no jakby nie było, po co nagrywasz film na YouTube'a, wrzucasz swoje treści do sieci, żeby ludzie to oglądali, żeby to docierało do jak największej ilości osób. No i troszeczkę się zdenerwowałam, pamiętam, no. Troszkę poklnęłam do tego YouTube'a, ale mówię, dobra, napiszę post do znajomych, że bardzo im dziękuję, bo widzę, że oni tutaj bardzo się zainteresowali tematem, ale że jeżeli mogą i chcą, to żeby sobie jeszcze raz obejrzeli, ponieważ nam bardzo spadły wyświetlenia, które były na początku bardzo duże. No i faktycznie spojrzeliśmy chyba wczoraj, czyli tak po tych paru dniach, trzech, czterech, te wyświetlenia znowu, znaczy, bo one bardzo szybko znowu rosły i teraz na tę chwilę jest chyba 242 wyświetlenia, więc to jest naprawdę bardzo dużo, jak na pierwszy film na nowym kanale, to jest bardzo, bardzo dużo. Teraz już planujemy nagrywanie kolejnego odcinka i mam nadzieję, że będzie się cieszył takim samym sukcesem, jak nie większym, no bo nie ukrywam, bardzo nam zależy na tym, żeby ten kanał odniósł sukces. Bardzo dziękuję osobom, które tam zajrzały i które będą regularnie zaglądać, do czego oczywiście bardzo zachęcam. No i co? Myślę, że to koniec naszego spaceru. Jeżeli zobaczycie ten sam kadr w tym samym miejscu, to dlatego, że teraz będę nagrywać film do kolejnego odcinka, ponieważ wczoraj, czyli w niedzielę, byłam w bardzo fajnym miejscu, ale o tym, w jakim i co tam robiłam, dowiecie się właśnie z tego kolejnego filmu. Także ja teraz kończę to nagranie i widzimy się w kolejnym filmie w tym samym miejscu. Pa! Ale jak małe szczurki? Ja się boję szczurów. Ale malutkie takie czekam. Małych też się boję. Na razie tam u góry chodzą za chwilę. Nie użrą mnie? Nie. A ci poryż. Biegł tam, a tam wiewióra. Ja tutaj stałem, a one tutaj całą chmarą sobie szły. Patrz, są tu. Gdzie? Coś tam lazło. I one tu całą chmarą szły tak fajnie. A tam pan z pieskiem przy twoim plecaku? Ale pan wie, że my tu jesteśmy też. Ej, słuchajcie, tu szczurki małe są i duży szczur. Może się rozbiegną, jak będzie szedł. No, może tak. Hey, hey. Oh, yeah. Yeah. Yes, yes. Oh, very great. Sorry, I was looking at it for a while. Oh, it's okay. Just took your bag in the middle of nowhere. I was thinking, yeah. Is it like... Because we're looking at the small rats. Oh, right. There are rats. Yeah, ooh, yeah, carefully. Oh, I was letting sure anyway, because I was just a bit like, oh, yeah. Enjoy the rest. Yeah, enjoy. Nie, zapierdolę mi coś końcu na plecach. Muszę go na plecy zarzucić. Bo wystraszali. Krzysiek znalazł trochę ryżu i chce przekupić wiewiórkę, żeby się ten, żeby... Tym ryżem chcę ją przekupić, bo on chce wiewiórkę na rękę wziąć. No, dużo ludzi chodzi, to one uciekają. Ale ty stoisz, to jesteś za dużo. Kazałeś mi za tobą chodzić? Ale to jak ja kucę, to możesz kucać. A ja mam kucać też, tak? Ja już stara, stawy mnie bolą. No dobra, kucnę.
Pobiegła w siną dal. To szczury czy myszki? No patrz, jeszcze ją przekupi tym ryżem. Następna biegnie. A, bo tu jedna, tu druga, jejku. One nie chcą twojego ryżu. Orzeszka byś im dał, a nie ryżu jakiegoś. A co tam u szczurków? Może szczury chcą ryż? Nie wiem, tam coś mam. Gdzie? O, tam mają nory pod tym tym. Poczekaj, pokaż. Gdzie? No nic nie widzę. No to jest desperat. Bo za tobą pobiegnie. No Krzysiek, jak widzi zwierzęta, to głupieje. Nie, głupiejesz. A no widzisz, co zrobić. Tak. Patrz, i w tym pełnym idzie. Szło. No. Ojej. Trochę się boję, wiesz? Tam wiewiórek się nie boję. No. One tutaj oblężenie na nas robią. Krzysiek, chodźmy stąd. Nie, zobacz. Gdzie one biegną? Cała rodzinka biegnie. Cała rodzinka biegnie. Szczurków. No. O, tam schodzi następny, widzisz? No! Te szczury żyją z tymi. Z wiewiórkami. Z wiewiórkami. Chodźmy dalej. Trzeba się gdzieś schowania. Tylko żeby cię nie pogryzły. Schowały się? Schowały się? On ciągle tymi szczurami. Dobra, chodź gwiazda. O, Krzysiek tabliczkę poprawia. O, na pewno. Oprzyj ją po prostu o ten kamień tutaj, gdzieś w tej dziurze, gdzie masz nogę. No pięknie to zrobiłeś, pięknie. Dumny? Dumny? Ja wiem, że się z wami pożegnałam już, ale zobaczcie. Idę jeszcze wam pokazać labirynt. On jest tam, Krzysiek, gdzieś tam. No. Za tym. Teraz idziemy sobie tutaj. Tutaj karmiłeś kiedyś wiewióry tymi fistaszkami, bo były porozrzucane tutaj na tym. Idę na basztę zobaczyć. Gdzie jest labirynt? Labirynt jest tam. Dobra, do labiryntu. Mamy kolejną basztę i... Teraz zobaczycie, i mamy labirynt. Nasze dzieciaki tutaj hasały w tym labiryncie już. Ale jakiś zielony, fajny, nie? Idziemy do labiryntu? No. Co? No tak. Jesteśmy w labiryncie. Jestem za wysoki, ja widzę.
Ja, widzisz, trzeba było tyle nie rosnąć, ja jestem mała i nie widzę. No tak, to jest dla dzieci, Krzysiek. Ale to teraz poobcinali, bo to chyba wyższe było. Nie, to zawsze było takie niskie, Krzysiek. Tak. Zabłądziliśmy. Tam gdzie patrzysz, gdzie to jest stary koniec do labiryntu. A gdzie to jest wyjście? To... Aha! Źle poszliśmy. Wrong way. This way. Tu czy tu? Tu? To ja pójdę tu, a ty idź tam. Wygram. Wygram, zobaczycie. Ja go przechytrzę. Co, już zabłądziłeś? Mówi mi, że nie oszukuj. No nie, nie wierzę. Wszędzie mnie znajdzie. Nie przejdę? A może przejdę? A skąd ty możesz wiedzieć? Ho, ho. No, co nie przejdę? Przeszło, już jestem daleko. Tutaj szłam wcześniej, to teraz sobie pójdę tędy. O, i tu mam. Tam sobie pójdę. Co? Dobra, idę do cię. Sam się cieszę, głupi. Ale ja miałam wygrać. Ta-da! Gratuluję. Cieszysz się? No jak? Co wygrałem? I don't know. To zwykle nic.